Natomiast te baby latają, widzisz, za chlebem ciągle coś. Chciałaby przekąsić, głodna jest, a gówno ją tam sztuka interesuje. No taka jest niestety Warszawa. To, co Rodowicz śpiewała, że ludzie uczynni, w sercach niewinny, to same kłamstwa. Ludzie są, zgrzytają, nosem pociąga z zimna, ze wściekłości. Jakieś kaszlał tam, nosem pociągał, katar. No to przecież, gdzie to? Raju tu nie będzie, moja kochana. Zimno, coraz zimniej. Raj to musi być plus 30 stopni. A tu niestety. Dzisiaj to chyba 5 było. Tak, zimno dzisiaj, tak. Także zapraszamy do Angloameryki, Białystok Państwa. Tam będzie okres milenium, się rozrośnie raj na całej ziemi. Wszyscy wyjdą z tego, z tej arki, z Angloameryki, Białystok, jak Noe z arki, im się rozpocznie Królestwo Boże. A tutaj jest coraz zimniej, bo tu klimat kontynentalny z Ameryki napływa i te huragany, te wichury będą, to niedługo będziecie łapać dachówki z dachów. No, tak będzie. Chcieliście Ameryki, to macie. A w Angloameryce, Białystok, jest pogoda spokojna, jest i tam będzie coraz cieplej i stamtąd już będzie raj. A tutaj ani prawosławnych nie ma, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. I są te mohery takie niepocieszone. I stała, wiesz, na Madalińskiego i pół godziny chciała ze mną przez telefon gadać. Ale i ona denerwuje, bo ona w kółko, czy nie ma coś dzisiaj jeszcze? Lubi bywać. Ona jest szlachcianką, dowartościowana. Jak jest gdzieś na premierze, to nie daj Boże pośród ludzi chodzić, zaczepiać i gadać jakieś głupoty, bo przecież ona, żeby coś zeżreć, to musi zagadać. No, ble, ble. A ja nigdy nikomu nie mówię, gdzie ja pracuję, bo ja to konfabuluję, ja to udaję tak artystycznie, tak edukacyjnie, żeby człowiek, no czasem się zniżę do poziomu człowieka, żeby człowiek mógł zrozumieć, co to jest Słowo Boże, co to jest Biblia, bo ja mam misję w życiu, a nie chodzić i żreć tam tylko i chlać. Nawet się niczym już tacy ludzie nie interesują, ty zauważ. W ogóle tylko stół, takie siostry chodziły, jakieś, mówią, bliźniaczki, już przestały chodzić. Ale jakie wariatki. Taki z Wrocławia był wernisarz na Mazowieckiej, to na temat żarcia. I one przyszły tam na stół, się patrzą w prawo. Rzeczywiście stał misa ze smalcem i chleb, ale było żarcie. No dla warszawiaków chleb ze smalcem, nażreć się za darmo. Och, Jezus, na dwa dni tak się... I potem Rechodupsko i tak się cieszy. I w tym buwie te szatniarki po 10 zł za godzinę mają. Ale sobie nakupi ona. O Jezu, gówno, nic tam za 10 zł. No wiesz... No, a ja nigdy nie mówię, gdzie ja pracuję, bo ja mogę sobie gdzieś dorobić, czy co. A co to kogo obchodzi? A Mareczek się wszystkim interesuje. No, La Rocha.